Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Mam chrypę aż z tego wszystkiego, bo jest godzina 7 rano. Ale witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale. I dzisiaj będziemy wyfarbować klaczusi ogon. Ogólnie cała inspiracja do tego jest wzięta z zagranicznego TikToka i z racji tego, że ona ma ten ogon taki, zresztą zaraz sami zobaczycie, ale będzie miała taki piękny czarny, mało tego jutro robimy fotki, więc po prostu mam nadzieję, że ona będzie wyglądać serio przekozacko. Klaczuś, ty będziesz miała dzisiaj metamorfozę robioną. Jesteś gotowa? Patrzcie, nawet mam takie piękne różowe, proszę, rękawiczki pod jej nocha. Co to jest, klaczulka? W ogóle jakie widoki są rano z tej? Co się stało? O nie! Przepraszam, że cię obudziłam. Zobaczcie, i tak wygląda klaczusi ogon. No w porównaniu do grzywy to jest dużo jaśniejszy. Tutaj to już w ogóle... Klaczulka, uwaga, biorę twój ogon. Patrzcie, jaki jasny. Moi drodzy, oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim. Trzeba przeczytać całą ulotkę, jak to zrobić. Także ja to właśnie w tej chwili oczywiście robię. Gosia robi jeszcze takie kiteczki dla klaczusi, żeby jednak zatrzymać taki naturalny efekt. Bo zobaczcie, tutaj jest taki czarny włos, ale przeplatający się z siwymi włosami. Oj, klaczusia, ile ty masz lat, że już siwiejesz, kochana. Dobra, tutaj zobaczcie, grzywa jest piękna, po prostu czarna. Ta nasza pracownia, ja tutaj już też miksuję, a tutaj nasza piękna, kochana. No zobaczcie, jak w ogóle z odległości wygląda ten ogon. Pierwsze nałożenie. Nie raz. Dobra, słuchajcie, my działamy tutaj elegancko i zaraz wam pokażemy, jak to nam idzie. Ten, no. Tak pozawijany. Jezu, ale widać teraz, jak ona jest brudna. Mam nadzieję, że dobre spanko było przynajmniej. No. Dobra, moi drodzy, za 15 minut się widzimy. O, jaki czarny! O my god! O my god! Zawsze białe, te włoski zostały. Fajnie to wygląda. O matko! Jaka woda czarna! O kurde! No mocno fest. Patrz, co tu się dzieje. O kurde! Go zmyjemy jeszcze szamponem teraz ogon Kariszy, żeby żadna farba jej na pewno nie została. Fail. O nie! Ale nie, to nie będzie widać. Na pewno. Dobra, moi drodzy, teraz nakładamy odżywkę na ogon, oczywiście, żeby tam nic się nie wysuszyło.
Nie żałujemy odżywki. O Jezu. Dobra. Nie no, ale jaka jest różnica w ogóle teraz widoczna? Masakra. Ej, wiecie co? A tutaj ja aż tak źle, ale z tej strony mamy jakiś taki kawałek, to jest taka linia. Jest odcięta. Moi drodzy, jest już takie słońce, że ja w ogóle nie mogę patrzeć w telefon, ale patrzcie co udało mi się upalować wczoraj. Zaraz zrobię test smaku. Wypiłam już pół, żeby wiedzieć dokładnie jak to smakuje i co o nim sądzę i moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobry. Naprawdę. Będzie w topce jak na razie smaku. Zmierzam, guys, właśnie pokazać wam, jak to wygląda po niecałym tygodniu. I jest dzisiaj też przepiękna pogoda. Oczywiście żyje nasza klaczusia, ma się świetnie. Zdjęcia też wyszły piękne. A cześć, jaka ty jesteś słodziutka, dzień dobry. Muszę pokazać wszystkim twój ogon. Tutaj, o Jezu, ty brudasie. Ty byś chciała ze mną bardzo. Jedna możliwa opcja. Chociaż też tak średnio z tego co widzę. Pokazanie wam ogona jest taka. Jezu, myślałam, że tutaj coś nagram. Ale tak mnie tu buja na tym rudym panu, że masakra. Ale no patrzcie, jego to się po prostu nie da zatrzymać, naprawdę. Halo, proszę pana. Aha. Powiedział, że nie ma opcji, że zwolni. Moje idealne buty do jazdy są. Oczywiście, wszystko na swoim miejscu. Ale moi drodzy, musimy trochę pogadać z racji tego, iż widziałam ogólnie, że bardzo często są dramy na temat farbowania koni, czy farbowania, po prostu farbowania właśnie ich żywy, czy ogona i powiem wam tak, ja się zgadzam, jeśli chodzi o takie farbowanie koni na sierści, czy po prostu jakimiś takimi, wiecie, specyfikami, nie wiadomo czym. No bo tak jakby bez przesady to są zwierzęta i no mega słabo moim zdaniem. Ale jeśli chodzi o nasz przypadek, to wiecie, ja nie pokazuję wam czegoś nowego, co wymyśliłam i jest po prostu zagrożeniem dla życia konia. Bo po pierwsze widziałam to na TikToku, a właściwie to nawet nie ja, tylko właścicielka tego konia, czyli Gosieńka, która po prostu chciała to zrobić na uwaga swoim koniu. Także no. Generalnie to wcześniej też sprawdzała na skórze, w sensie na ogonie między włoskami, czy będzie miała Karisza jakąś reakcję alergiczną, no i nie miała. I tak jak teraz widzicie, minął tydzień, tak, tydzień. No i nic jej nie jest, tym bardziej, że my w ogóle też nie mamy się kontaktu ze skórą. Po prostu jakby gumką musiałyśmy złapać tą folię o ten ogon, czyli o ciało, żeby to się po prostu nie zsunęło, nie? No między tymi włosami na ciele Kariszy, na ogonie, nawet widzieliście, że one nie były czarne, w sensie, wiecie, w środku tak jakby dalej został jej naturalny kolor, nawet po prostu tego nie wcierałyśmy w tą skórę ani nic, jedyne co to pofarbowałyśmy włos. No i chcieliśmy też taki trochę naturalny efekt, żeby tak jakby z góry, wiecie, były te siwe włosy. Jakoś, nie wiem, nie czuję się, żebym w jakikolwiek sposób zagroziła Kariszy życiu. Tym bardziej, że no, jej to w ogóle nie zrobiło różnicy, a wygląda 100 razy lepiej. Nagrywam to w sumie tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciałabym się nigdzie indziej po prostu tłumaczyć potem z tego i pewnie by to też gdzieś zginęło, a tutaj macie od razu to wszystko oczywiście na miejscu. No, więc tak.